Czy łatwo podjąć decyzję o zakończeniu 31 lat ścigania? No oczywiście, że nie, ale musimy pamiętać o tym, że decyzja była podjęta ponad rok temu. To nie było wczoraj, dzisiaj, dwa miesiące temu czy trzy. Ona była przemyślana, i dzisiaj czuję się z nią po prostu dobrze. Pewnie trudniejsze momenty nadejdą, bo dzisiaj mamy koniec sezonu, czyli tak jak 37 lat z rzędu było to rozprężenie i przygotowanie jakby do odpoczynku, druga generacja później do sezonu. I pewnie te gorsze momenty przyjdą na wiosnę, kiedy chłopaki zaczną się ścigać, przygotowywać do sparingów, do pierwszych meczów, a ja już nie będę tego robił. Ale mam nowe jakieś tam zajęcie i plany, które mam nadzieję, że pozwolą mi w miarę miękko i gładko przejść w tą rolę już nie sportowca. Takie podsumowanie tych 31 lat mojej kariery. Cieszę się bardzo, że ten złoty szczakiel trafił do mnie. Niewielu zawodników, czy niewielu ludzi otrzymało z tego co wiem. To taka wisienka na tym 31, nie wiem, ze świeczkami, letnim torcie, nie wiem jak to nazwać, ale się cieszę bardzo, wzruszenie było, no bo inne nie mogło być. Ten rok dla mnie się zaczął trudno, bo zmarła moja mama, mój najwierniejszy, największy kibic. Także to ściganie już nie było takie, jakie miałem przez te wszystkie lata. Kiedy się pojawia na filmie, na nagraniu mój tata i mój brat, którzy też mają łzy w oczach, no to mi jest też trudno się jakby powstrzymać i miałem gdzieś tam przygotowane, co bym chciał powiedzieć. Oczywiście z tego wszystkiego, z tych planów nic nie wyszło. Legło to wszystko szybko w gruzach, ale widocznie tak miało być, było naturalnie, było prawdziwie. Nie było to reżyserowane, no bo tego się nie da przy takich emocjach gdzieś tam zaplanować. I co, no cieszę się bardzo, że w miarę w zdrowiu kończę to swoje ściganie. Mam wspaniałą rodzinę, która dla mnie jest najważniejsza i mam nadzieję i wierzę w to, że będę mógł teraz więcej czasu poświęcić im. Smoking. Z żoną byliśmy oczywiście w zakupach. Tak, ale ja wiem, wszyscy chłopacy byli elegancko poubierani. Ja nie musiałem dzisiaj być w marynarce klubowej, także mogliśmy trochę zaszaleć. A to jest jakby najmniej ważne. Dla mnie to jest ważny dzień, ważna chwila. Cieszę się, że cała rodzina moja najbliższa, czyli dzieci nasze i żona jest ze mną. Podobnie jak na ostatnim meczu w występie. Co? Zaraz idziemy do baru, nie? Tego nie idzie zaplanować. Musimy pamiętać o tym, że były wzloty, ale było też dużo upadków. Wiele poważnych kontuzji, wiele razy, na pewno 4-5 razy na włosku wisiała dalsza kontynuacja kariery z powodu kontuzji. Także no, nikt nie mógł tego przewidzieć. Ja nie chciałem i nie planowałem żadnych bicia rekordów. To po prostu przeleciało stryk. I mamy koniec. Zamyka się jakiś wspaniały dla mnie rozdział. To była przygoda mojego życia. Mam 47 lat, ścigałem się do żużlu 31, prawie 32 w ogóle na motocyklu żużlowym, ale ścigam się w sportach motorowych od 10 roku życia. Jeszcze niedawno ścigałem się, ja wiem jaka jest presja. Mamy taką drużynę, która presji nie potrzebuje dodatkowej, oni sami sobie ją wytwarzają. Mam bardzo, bardzo ambitnych chłopaków w drużynie i oczekiwania już dzisiaj są bez sensu. Chciałbym, aby jechali, cieszyli się z jazdy, mieli radość ze ścigania, taką jaką ja miałem przez całą karierę, bo gdybym jej nie miał, to bym tak długo się nie ścigał. To jest jakby dla mnie priorytetem i chciałbym stworzyć takie warunki, żeby mieli komfort i przyjemność z jazdy. Przyjechali wszystkim cało i zdrowo sezon. A co będzie, nie wiemy. Pamiętajmy jedno, że to jest tylko i wyłącznie sport. Nie idzie przewidzieć, nie ma co dmuchać balonika. Oczywiście, żebyśmy chcieli awansować, jeździć, wygrywać, medale zdobywać, ale to tak się nie da. Przejechaliśmy 20 meczów,
15-30 wyścigów finałów, e-winner i z braku jednego punktu do awansu do PGA Ekstraligi. Pierwszy taki profesjonalny klub, do który trafiłem, czyli na tamte czasy. Odchodząc z Zielonej Góry, gdzie miałem rok, później pasmo kontuzji bardzo poważne, gdzie miałem już nie jeździć, postawiono na mnie krzyżyk, trafiłem do drużyny, która była aktualnym mistrzem Polski. I otworzyły mi się oczy, bo tam już było czuć zawodowstwo i taką namiastkę tego, co mamy dzisiaj, tak? Ale ja zaczynałem w sporcie typowo amatorskim, żużlowym, gdzie było wszyscy na równo, porówno, tak? Najważniejszy był prezes, dyrektor, a później byli zawodnicy, a jednak to się pozmieniało i tam to było coś, co na mnie zrobiło niesamowite wrażenie. I chciałbym, żeby zrobić taki przeskok, może nie aż tak ogromny, bo to jest niemożliwe, ale żeby ta marka Falubazu znowu zaczęła być gdzieś tam rozpoznawalna bardziej. Ale marzeniem moim takim sportowym jest to, aby w podstawowej drużynie Falubazu było więcej wychowanków, którzy mają wpływ na wynik końcowy drużyny. Najtrudniejszy jest test naboru. W moich czasach wystarczyła dwa zdania w Gazecie Lubuskiej i przychodziło 100 chłopaczków. Dzisiaj w dobie Facebooków, Instagramów, różnego rodzaju mediów społecznościowych trzeba zaoferować coś więcej. Przyciągnąć, zachęcić, szukać, zdobyć, aby te nabory nie kończyły się na 3, 4, 5, z czego 3 załóżmy się nadaje. Do tego sportu przynajmniej. I to wtedy, jeśli będziemy mieli szerszą gamę, większe możliwości, więcej tych chłopaczków, no to wtedy jest szansa, że z takiej grupy zostaną perełki, które gdzieś tam zaczną później walczyć i boksować się i uczestniczyć w takich galach, jak dzisiaj. Mam radość, bo napisaliśmy wspaniałą historię i byliśmy duetem, którego prędzej nie było w sporcie żużlowym polskim i myślę, że nigdy już nie będzie. Nie pozwalają to przepisy. Też. Kamery, chyba więcej ich jest. Tak, ale będzie, mówi się o tym po tylu latach i będzie się mówiło przez kolejne lata, bo... No bo tak. No bo tak. Dzisiaj mogę powiedzieć, że dzisiaj chłopacy, którzy się ścigają z Bartkiem, z Bardzikiem, mogą sobie wyobrazić, co ja przeżywałem, kiedy ścigałem się z Tomkiem. Myślę, że tych złotych medali miałbym dużo, dużo więcej, gdyby nie on.